Jak podaje portal Niezależna, w momencie, kiedy na Majdanie były już pierwsze ofiary, BBN spotykał się ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami na konsultacjach. Czy one nie powinny być odwołane już wtedy? Nie chce mi się wierzyć, żeby coś takiego miało miejsce. Państwo wskazujecie, że jakiś oficjalny przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego reprezentacji prezydenta Komorowskiego spotykał się z przedstawicielami. Było to nazwane okrągłym stołem z przedstawicielami odpowiednika BBN-u. Takie bardzo szerokie konsultacje 24 stycznia. No, oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji wyższego zagrożenia, w której można by rzec, że nie czas na publiczne rozliczenia, ale nie wyobrażam sobie, żeby osoby za to odpowiedzialne mogły pełnić dalej te funkcje. A jest kwestia, jak to rozwiązać. To już pan prezydent musi zdecydować, ale nie ma wątpliwości, że taki brak wiarygodności, roztropności i nieodpowiedzialności politycznej musi mieć swoje konsekwencje. Jesteśmy w stanie tak bardzo poważnym, że musimy polegać na naszych urzędnikach i musimy mieć pewność, że w żaden sposób nie podlegają oni presji rosyjskiej. To działanie, które pani referuje, jest tak bardzo wątpliwe i tak bardzo szokujące, iż nie daje tych gwarancji. Premier Tusk bardzo zmienił swoją retorykę odnośnie Putina i Kremla. Z czego to wynika? Ze zmiany nastawienia Niemiec? Czy tutaj w Polsce próbuje coś ugrać? Nie wiem, z czego to wynika i mam nadzieję, że to jest zmiana nie tylko retoryki, ale i praktyki. A miernikiem będzie oczywiście tak naprawdę stosunek do dramatu smoleńskiego albo zostanie na apel rodzin pani generałowej Błasik, pani generałowej Kwiatkowskiej, innych pań, które, a także innych rodzin, reszty rodzin, które się zwróciły o to, żeby wznowić badanie komisji badania wypadków lotniczych, ponieważ zmieniły się okoliczności. Trudno dzisiaj potwierdzać już wiarygodność raportu Anodiny i opierać się na tych samych dowodach, a cały raport Millera jest zbudowany na materiałach rosyjskich i jest zbudowany na przekonaniu, że Rosjanie, że Putin mówią prawdę, na zaufaniu do Putina. Te okoliczności już w sposób, mam nadzieję, bezdyskusyjny i bezpowrotny są za nami. No i mamy nowy materiał dowodowy zarówno w postaci prac zespołu parlamentarnego, jak i w postaci raportu archeologów. To wszystko wskazuje na to, że jest absolutnie konieczne od nowa podjęcie badań i chcę też jasno powiedzieć, nie takich po prostu sobie badań, ale takich, które włączą w skład zespołu badawczego tych ludzi, którzy swoimi dokonaniami potwierdzili, że naprawdę służą prawdzie, ekspertów zespołu parlamentarnego. Nie może być tak, żeby nowe badania robili ci sami ludzie, którzy przez ubiegłe 4 lata kłamali. To musi być prawdziwy zwrot, a nie fikcyjny, nieudawany i to będzie miernikiem rzeczywistej szczerości i rzeczywistego chęci obrony ojczyzny ze strony pana premiera Donalda Tuska, w co chciałbym bardzo wierzyć. Czy państwa zachodnie i Stany Zjednoczone zgodzą się na aneksję Krymu, a jeśli tak, to czy to nie zwiększy apetytów Putina? Ukraińscy dowódcy donoszą o tym, że na wschodnich granicach są rozmieszczane coraz to nowe jednostki rosyjskie. A myślę, że to jest złe pytanie i raczej świadczy o tym, jak olbrzymią presję psychiczną wywiera na nas wszystkich propaganda rosyjska i propaganda agentury rosyjskiej. Jest jasne, że żadne z mocarstw zachodnich ani NATO nie zgodzą się na aneksję Krymu. Nie ma mowy, żeby była akceptacja aneksji Krymu. Za to trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że weszliśmy w okres długiego konfliktu, nie krótkiego, nie takiego, który zostanie rozstrzygnięty starciem armii w ciągu 2 najbliższych tygodni czy miesięcy, ale długiego konfliktu politycznego, w którym także będą istotną rolę odgrywały siły dywersyjne, różnorodne, od propagandowych po działania
służb specjalnych, a być może, oby do tego nie doszło, także innego typu działania sił pozapolitycznych. W związku z tym, jak ten konflikt ostatecznie się rozstrzygnie, nie wiemy. Moim zdaniem rozstrzygnie się w ten sposób, iż cały ten obszar państw od Bałtyku aż po Morze Czarne będzie stanowił obszar państw niepodległych i wolnych. Taki będzie koniec, choć może to potrwać kilka lat jeszcze przed nami, ale właśnie w okres tego konfliktu, tego sporu otwartego weszliśmy dzisiaj. Pierwszym tego sygnałem była wojna gruzińska, drugim dramatycznym akordem była śmierć polskiej elity pod Smoleńskiem. Trzeba widzieć to w takiej właśnie perspektywie i w takiej właśnie kolejności rzeczy. Ci, którzy sądzą, że sprawa rozstrzygnie się wtedy, kiedy Rosjanie ogłoszą aneksję, czyli w ciągu najbliższych 10 dni czy 2 tygodni, chcieliby to na to patrzeć w bardzo krótkiej, filmowej perspektywie. A my mamy do czynienia z wydarzeniami na miarę historyczną, które zadecydują o wolności nie tylko Europy, ale i o przyszłości świata.